Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali o najnowszej książce. Dobrze, dziękuję Panu, profesor jest wysoki, tak. Najnowszej książce Wacka w tym gronie z Andrzejem Mastalerzem i Wacławem Kolewickim spotykamy się po raz czwarty, myślę, żeby dyskutować o jego najnowszej powieści. Chętnie bym spotykała się dwa razy w roku, gdybyś pisał jeszcze częściej. Myślę, że taki rytm co roku nie jest zły, aczkolwiek jak być może część z Państwa się przekonała, i to nie jest takie po prostu pochlebstwo, tylko fakt. Książki Wacka bardzo szybko się czyta. Ja tę książkę przeczytałam w weekend z moją córką, która raczej nie jest jeszcze tym pokoleniem, które ma się uczyć na książkach Wacka, bo ma 2 lata. Ale chcę powiedzieć, że ona jest bardzo angażująca, więc no, to, że mimo wszystko przeczytałam ją dokładnie, świadcząc mi, jak bardzo to jest wciągająca rzecz. Myślę, że ta opinia może być poparta rankingiem Empikowym, bo książka Opa została bestsellerem. Może też ze względu na to, że autor jest, jak słyszę, dobrze oglądanego serialu współautorem, który powstał na podstawie pogromu 1905 roku. I tak jeszcze tytułem wstępu, bo myślę, że wszyscy, zwłaszcza w tym gronie Wacława Cholewińskiego, znają jako autora 14 powieści? 14 powieści, to oczywiście, no to od razu dramat, tak jeszcze nie powiedziałam. Ale, no i teraz także współautora scenariusza, serialu. Nie, ja nie pisałem tego scenariusza, ja tylko miałem nadzór nad scenariuszem. To jest zasadnicza. Bardzo dziękuję. No, ale może Państwo też ten serial oglądają. I teraz mam wrażenie, że Wacek, masz taki rajd przez media. Pewnie to jest taka oscarowa sytuacja, możesz być zmęczony. Dam Ci na to też przyzwolenie, jeśli któreś z pytań Cię zirytuje, albo już 13 razy na nie odpowiadałeś, to wybacz. Ale no niestety twój bohater nie jest postacią znaną. Ja nie wiem, czy w Warszawie jest jego ulica. Nie ma. Mam taką zasadę, kiedy czytam twoje książki, że nie sprawdzam w Wikipedii. Nie sprawdzam w Wikipedii tych bohaterów, bo zdarzają tu się takie postaci, których co prawda jeszcze nie ma w przypisie. To już coś znaczy. Można się spodziewać, że to są postaci kompletnie fikcyjne. Aczkolwiek część z nich jest ulepiona z pewnych prawdopodobnych innych bohaterów historycznych. I w ogóle mam wrażenie, że te książki Wacka to są dokumenty fabularyzowane, że to jest taki dokument fabularyzowany z epoki, taki rodzaj literackiego fotoplastikonu, do którego wchodzimy, podglądamy ludzi, co oni jedzą, tam jakąś rybę w cytrynowym sosie, która właśnie w Paryżu jest podawana, no więc ten Jaroszyński sobie życzy, żeby u niego to gotować, a w ogóle na stole to stoją jakieś siodziwe table, kto tak w ogóle dzisiaj mówi, że jakaś zastawa w tym stylu, a ktoś tam nosi jakieś tweedowe marynarki, przedziwnie nazwane, męskie, jednorzędowe, w ogóle nigdy dzisiaj już nie używa takich słów. I nawet mam wrażenie, że jakiś zapach się taki unosi, bardzo, bardzo szczególny, i ta Warszawa jest zupełnie odtworzona, jakbyśmy, no właśnie, otworzyli takie okno na historię i nie wiadomo, co jest fikcją, a co jest tym dokumentem, więc żeby Państwo też się mogli o tym przekonać. Ja mogę Ci przerwać, bo no, mnie się zdarzyło kiedyś przed laty być na studium doktoranckim u Pawła Wieczorkiewicza. Dla jasności, ja tego doktoratu nie zrobiłem. I Paweł, z którym się bardzo później przyjaźniłem, mówił tak, jakie to szczęście, że Cholewiński nie został historykiem, tylko został pisarzem. Ale moja miłość do historii jest absolutna w związku z tym. No gdzieś muszę to przenosić. To w ogóle bez pretensji, to jest czysta przyjemność. Gdybym miała, Państwo wybaczą za to wyznanie, czytać podręcznik na ten temat, to w weekend to na pewno bym tego nie zrobiła, ale w ogóle nie wiem, czy bym miała czas, przecież są inne lektury, literatura piękna. W szkole miałam niezłą historię, 4-letnie liceum jeszcze przed reformą, więc chociaż muszę przyznać, że wiele faktów z tej książki, albo o nich zapomniałam, albo wcale w tej mojej szkole tego nie uczyli, choć podręcznik Roszkowskiego był bardzo dobry.
No ale właśnie, jakoś to są takie rzeczy jeszcze nieodkryte, jak ten Jaruszyński. I żeby Państwo mogli wejść też w tę opowieść, to za chwilę poproszę Andrzeja Maclanerza o pierwszy fragment. To będzie prawie rozdział otwierający, bo drugi. Ale Ciebie, Wacku, jeszcze proszę, powiedz, jakie najciekawsze pytanie w tym ostatnim rajdzie swoim wokół Karola, jakie zadano Ci najciekawsze pytanie w związku z tą książką? Nie będę ukrywał, że jak żeśmy tutaj z Basią stali, ona powiedziała, nie będę Ci zdradzała, co Cię zapytam, ale o to Cię zapytam. To właśnie było to pytanie, żebym się zastanowił. Ale w gruncie rzeczy Basię też nurtowało co innego i to się wiąże. No, najciekawsze pytanie dotyczące Jaruszyńskiego, ono się samo narzuca. Tak, dlaczego ten człowiek zniknął z przestrzeni publicznej? Dlaczego praktycznie nikt z Polaków go nie zna? To jest absolutnie najciekawsze pytanie. I będę się starał później odpowiedzieć na to pytanie, bo mam jakąś swoją teorię na ten temat, ale nie wiem, czy prawdziwą, ale tak myślę. Ale skoro Andrzej, mój przyjaciel, ma czytać, to też zdradzimy trochę kuchni. Mianowicie parę dni temu zawiozłem Andrzejowi książkę. Andrzej się zapytał, wybierzesz sam, czy ja mam wybrać? Powiedział, żebym wybrał. Dzwonię 3 dni temu do Andrzeja, wybrałem 3 rozdziały, mówię Andrzejku, to tak. Wczoraj Andrzej do mnie dzwoni i mówi, fantastycznie, świetnie, tylko wiesz, jak ja je przeczytam, to mi to zajmie 48 minut. No więc Andrzej skrócił to, co miał przeczytać i na pewno zrobił to dobrze. Może Państwo już słuchali na antenie dwójki tej książki, więc to 48 minut już jest odrobione. Tu rzeczywiście krótsze pigułki, natomiast nie chciałabym roli Andrzeja Mastalesza sprowadzać tylko do lektora. Tak, ja też o to poprosiłem. To na to nie byliśmy umówieni, ja o to też proszę. Bo, bo czytamy razem te książki, też ta perspektywa reżysera, aktora, ale też czytelnika wiernego jest dla mnie tutaj bardzo ciekawa. Zapraszam do tej... Zwłaszcza, że jak powiedziałaś któryś raz razem, już jesteśmy. Zapraszam i poproszę o pierwszy fragment. Rok 1909. Pius X beatyfikował wówczas Joannę d'Arc. Miała miejsce prapremiera Elektry. We Lwowie powstało tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Von Bülow przestał być kanclerzem Niemiec, a Włosi i Rosjanie złożyli swoje podpisy pod traktatem z Rakonigi, który zresztą ci pierwsi szybko zlekceważyli. A on? Ten rok zdecydował o wszystkim. Całe jego życie uległo wtedy zmianie. Roześmiał się, bo przyszło mu do głowy, że może powinien wystąpić o poprawkę w metryce. Może to była prawdziwa data jego narodzin. Wypuścił głąb dymu spalonego cygara, potem obrócił je w palcach. Fonseca. Przywiązał się do tej marki, do tego tytoniu, do jego cedrowego posmaku. Bóg tak chciał. Lubił powtarzać tę maksymę. Przecież gdyby było inaczej, przymknął oczy. Monte Carlo. Zatrzymał się w zbudowanym ledwie kilka lat wcześniej hotelu Eritage. Już zmęczony podróżą nieprzespaną nocą. Wyszedł na taras i stał tam dłuższą chwilę. Miał wrażenie, że drobiny morskiej soli osadzają mu się na wąsach. Usłyszał stukanie. Lokaj wniósł do saloniku jego bagaże. Pokazał, gdzie ma zostawić kufer. Kazał uprasować jasny garnitur i białą koszulę. Położył pod lustrem czarną muchę, którą zamierzał założyć wieczorem. Poczuł się zmęczony. Prawie natychmiast zasnął. Nie przeszkadzał mu szum ulicy, ale obudził się po godzinie, może dwóch, wyraźnie poruszony. Od wielu dni był w nim jakiś niepokój. Nie bardzo wiedział, z czego on wynika. Zszedł do restauracji. Przez chwilę rozglądał się, szukając miejsca,
ale wszystkie stoły były pozajmowane. Para przy oknie, on mniej więcej w jego wieku, ona zapewne 5-6 lat młodsza, widząc, że nie ma gdzie usiąść, gestami dłoni zaprosiła go do siebie. Podziękował, przedstawił się. Mówili po francusku z obcym akcentem, ale nie było w tym nic dziwnego, skoro pochodzili ze Sztokholmu. Hrabina Eleonora Gyllenborg, jej brat Magnus byli, oznajmili to ze swego rodzaju dumą, potomkami jakiegoś słynnego poety. Ze śmiechem wybaczyli mu literacką ignorancję. A pan, monsieur Jaroszyński? Odłożyli szpiczkę i czekali na odpowiedź. Roześmiał się. Najpewniej był bogatszy od nich, ale też zapewne gorzej wykształcony. To, co miał w głowie, dawno tak postanowił, miało wystarczyć. Bracia mieli go, skłonny był w to wierzyć, za żar ptice, pawia z kolorowym ogonem. Zaczął opowiadać o Kijowie. Rosja. Magnus najwyraźniej zaciekawił się miejscem jego urodzenia. Tłumaczył zawikłaną historię miasta, w którym przenikały się kultury i narody. Trochę nie rozumieli, dlaczego wciąż podkreślał, iż nie jest Rosjaninem, ale Polakiem. Nie wiedzieć czemu zaczął opowiadać o powstaniach, zwłaszcza tym ostatnim sprzed prawie pół wieku. Szwedzkie rodzeństwo słuchało z uwagą. Narody, które giną, są tylko... Eleonora, tak mu się zdawało, zawahała się, najwyraźniej nie chciała mu sprawić przykrości. Są tylko, powtórzyła, przeszłością. Królestwo Aragonii, pokręcił głową, wszedł jej w słowo. To zły przykład. Aragonia połączyła się z Kastylią, tylko tyle. A Polska z Rosją nie? Była ignorantką, pewnie jak większość mieszkańców Szwecji, tej dziwnej krainy, gdzie od lat panował pokój. Niektórzy mówią, że narody, które nie zasługują, że są narody, które nie zasługują na swoje państwo, ale Polacy, starał się, aby jego głos brzmiał pewnie, swoje państwo będą mieli. Był tego pewien. Może to matka wpoiła mu to przekonanie. Czasami myślał, że trochę na przekór ojcu. Przecież ojciec, kto to wie, powinien się tego wstydzić. Skupu polskich majątków, które po powstaniu mogły przejść w obce ręce. Nie był w tym jedyny. Tak, niewielu dostało na to carskie pozwolenie. Nigdy ojca o to nie zapytał. Nie potępiał go, bo i jak. Zresztą przecież odsiedział swoje w kijowskiej twierdzy. Przyjechał pan grać? Jest pan tu pierwszy raz? Potwierdził i zaprzeczył. Tak, chciał grać, ale w Monako był po raz drugi. Wcześniejszego pobytu nie wspominał zbyt dobrze. To była katastrofa. Zgrał się do ostatniego franka. Więcej, powystawiał weksle dłużne. Bracia przysłali pieniądze, czym uratowali mu skórę. Zaczął opowiadać o sukcesach brata, o jego kontaktach z cesarskim dworem. Sam nie wiedział, dlaczego o tym mówił. Może chciał, aby cenili go wyżej, niż on sam siebie cenił. A może, tak myślał o Polakach, to instynkt nakazywał mu wejść z butami w towarzystwo bogaczy. Umówili się na wieczór w kasynie. Eleonora, dopiero gdy wstała, zobaczył, że prawie dorównuje mu wzrostem, uśmiechnęła się do niego zalotnie. Przebrał się, schował do wewnętrznej, przepraszam, poszedł do swojego apartamentu. Przebrał się, schował w wewnętrznej kieszeni marynarki plik 100-frankowych banknotów, wziął elegancką laskę i zszedł na dół. Szybko wymienił pieniądze na żetony. Rozejrzał się po sali, szukając wzrokiem swoich nowych znajomych, ale nigdzie ich nie dostrzegł. Przeszedł do kolejnej, ale i tu ich nie było. Stanął przy stole z ruletką. Nie musiał długo czekać. Gruby Niemiec wzruszył ramionami i oznajmił, że to koniec, na dziś koniec. Zajął jego miejsce, zaczął obstawiać. 9, 27, 31. Potem popatrzył na pozostałych 7 graczy. 3 było wyraźnie starszych, musieli się zbliżać do 50.
dwóch mniej więcej w jego wieku, a dwóch kolejnych bez wątpienia młodszych. Pomyślał, że to oni pierwsi odpadną z gry. Krupier zakręcił kołem. Przegrał. Jeden z młodych ustawił obok siebie stosik wygranych. Obstawił drugi raz i znów przegrał. Pomyślał, że tym razem nie może skończyć jak poprzednio. Ale trzeci i czwarty obrót koła też nie przyniósł mu sukcesu. Poczuł delikatne dotknięcie dłoni na swym ramieniu. Eleonora pochyliła się do jego ucha. Miał pan wygrywać, panie Karolu. Czy pan nie zacznę? Obiecał i postawił na te same numery, co za pierwszym razem. Wygrał raz drugi, ale potem znów zaczął przegrywać. Odchylił się i zobaczył hrabinę przy innym stole. Stała za bratem, ale wzrokiem lustrowała resztę sali. Posłała mu swój uwodzicielski uśmiech. Skinęła głową. Podwoił liczbę żetonów, którymi obstawiał coraz to inne pola. I wszystko się zmieniło. Wygrywał raz za razem. Tak jak przewidywał, pierwsi odpadli najmłodsi. Ich miejsce zajęli następni gracze, potem kolejni. Wreszcie nie było już żadnego z tych, do których się dosiadł. Po dwóch godzinach wokół ich stołu zaczęli gromadzić się ciekawscy. Słyszał lekki poszum rozmów. Większość wyraźnie mu kibicowała. Stos żetonów rósł i rósł. W którymś momencie usłyszał oklaski. Do krupiera podszedł dyrektor kasyna. Coś mu szeptał. Wiedział, kim jest. Wtedy, 3 lata temu, ten wyniosły mężczyzna potraktował go jak śmiecia. Zdawało mi się, że i tamten go poznał. Znów obstawił i znów wygrał. Sąsiednie stoły usłyszały. Grał on i kasyno. On i kasyno. Nikt inny się nie liczył. Powinien przerwać to szaleństwo i wyjść z wygraną, ale wiedział, że tego nie zrobi. Kilka razy przegrał, a kiedy wydawało się, że szczęśliwa pasa dobiegła końca, postawił ogromną kwotę na 13, dzień swoich urodzin i wygrał. Potem zaryzykował 2000 franków. Tak, tak, umiał błyskawicznie przeliczyć wartość żetonów na banknoty i położył je pomiędzy numery 22 a 23. To już był huragan oklasków. Ktoś zakrzyknął, że od lat nikt tu tyle nie wygrał, że to nierealne, nierzeczywiste. Jemu samemu zdawało się, że to sen, ale wciąż czuł, że powinien grać. Wygrał tej nocy 2 miliony franków. Rozbił kasyno. Przeliczył swoją fortunę na ruble. 1 milion. To było, nie mógł uwierzyć, ale tak, mógł. Miał prawie 800 kilogramów złota. Jeżeli Basiu pozwolisz, proszę Państwa, to jest, oczywiście sama gra jest, jej opis jest moim wymysłem. Natomiast to zdarzenie miało miejsce. To jest najwyższa wygrana w historii kasyna w Monte Carlo. Był co prawda drugi taki przypadek, jakiś Anglik albo Amerykanin, już nie pamiętam. Tyle tylko, że tam podejrzewano oszustwo. Natomiast Karol Jaroszyński był tym, który faktycznie rozbił bank. Był absolutnym wygranym. Ale to nie jest scena otwierająca tę książkę, choć mogłaby być. Otwiera ją scena, która jest właściwie zemstą za konsekwencje tej wygranej. Bo dzięki fortunie, którą zdobył i mógł rozwinąć Jaroszyński, postanowił wykorzystać te pieniądze, by zablokować bolszewików, tak można powiedzieć, dużym skrótem, skacząc może ruchem konika szachowego przez tę książkę, doprowadził do skupu banków, rozwoju przemysłu, etc. Myślę, że zaraz porozmawiamy. I bolszewicy pamiętali mu różne jego występki w roku 28. I to jest pierwsza scena w tej książce. Tu byliśmy w 9. On staje się ofiarą zamachu w Operze Paryskiej. To też jest fakt. Zostaje ukłuty laską
zakończoną zatrutą igłą. I jak sądzę, konsekwencją tego ataku rok później jest jego śmierć w jakichś takich dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach. Ale to jest postać, o której można powiedzieć dużo, dużo więcej. Ona jest właśnie bohaterem tej książki. Wydaje mi się też, że bohaterem tej książki jest w ogóle polskość. Jest taka dyskusja o tym, czym jest polskość. Czy to pojęcie dziś jest rozsadzające ramy geograficzne, czy właśnie się skurczyło w stosunku do tego, co możemy obserwować na kartach twojej książki. Wrócę do tego. Zaczęłabym jednak od Jaroszyńskiego. Sądzę, że większość z Państwa może go nie znać. Ja też go nie znałam. Czekałam na jakiś pikantny romans też, ale nie doczekałam się za bardzo w tej książce. To przepraszam za taką tutaj swoją ludzką stronę. Kobiet jest niewiele, właściwie domu. A dom jest bardzo ciekawy, rodzinny dom Jaroszyńskiego. Powiedz nam coś o nim, proszę, Wacku, bo to jest taka polska powieść w Kijowie dziejąca się też. No troszkę już żeście Państwo usłyszeli na temat ojca Karola Jaroszyńskiego z tego fragmentu, który Andrzej przeczytał. Przy czym no to jest tylko jakiś fragment prawdy, ponieważ ojciec Karola Jaroszyńskiego z całą pewnością był jakoś związany z powstaniem styczniowym. Nie do końca wiemy jak. Najpewniej finansował zakupy broni dla powstańcy, dla którejś z partii powstańczej. Przepraszam. Tobie wybaczymy. Wydawca. I to są druk. Nie. Ten wydawca tu siedzi, ale to brytyjski wydawca, tak. W każdym razie, z całą pewnością był jakoś związany z powstaniem styczniowym, dlatego, że po powstaniu go zamknięto w twierdzy w Kijowie i przez rok tam siedział. Niczego mu nie udowodniono, a później jest jakaś strasznie właśnie niejasna sytuacja, ponieważ niewielu Polaków uzyskało od Rosjan prawo skupu majątków konfiskowanych za działalność powstańczą, a ojciec Karola Jaroszyńskiego dostał taką zgodę. Przy czym, trzeba powiedzieć, była zamożna rodzina. Ojciec był właścicielem cukrowni gdzieś pod Kijowem. Teraz też, no, żeby naświetlić trochę szerzej, mówimy Kijów, myślimy Ukraina. Ale Kijów w 1909 roku był ukraiński, ale był też w dużej mierze polski. No to jest 70 tysięcy Polaków, którzy tam mieszkali. Więc on miał prawo czuć się u siebie w Polsce, mieszkając w Kijowie. Karol Jaroszyński miał czterech braci, trzech starszych i jednego młodszego. Wszyscy ciekawi. Jeden ze starszych braci, najstarszy chyba, ufundował granit na pomnik dla cara. To wszystko jest w książce. I zyskał taki mało pochlebny przydomek wśród Polaków w Kijowie. Kamień Junkier. To też jest. Z kolei najmłodszy brat, z którym zresztą Karol był najbliżej związany, był przyjacielem polskich artystów. I na przykład Karol Szymanowski czy Artur Rubinstein, no to byli goście jego domu, więc znaczy ich domu. Karol Jaroszyński stracił ojca wcześniej, miał 7 lat, a Karol Jaroszyński to jest rocznik 1778, czyli w 85 roku stracił ojca. I dosyć długo tym majątkiem zajmowała się matka, osoba chyba niezwykła, osoba, która też w dużej mierze wpoiła Karolowi, tak zakładam, tak przypuszczam, poczucie, że jak ma się pieniądze, to trzeba się nim dzielić z innymi.
Filantropia była z całą pewnością po matce, to jest jeden rys jej charakteru. Była bardzo, bardzo mocno związana z Kościołem, ale też to ona wpoiła generalnie tym synom polskość. To przez matki najczęściej szła polskość. To jest rodzina specyficzna także przez późniejsze pokolenia. Dwóch synów jednej z sióstr zginęło w Katyniu, zostało zamordowanych. Więc to bardzo, jak powiadam, specyficzna rodzina, bogata, ale nie była to rodzina, powiedzmy, arystokratyczna. Bogata, tak, dzięki przedsiębiorczości ojca, oni wszyscy mogli do końca dni swoich, nie pracując, żyć. Czerpiąc dywidendy z cukrowni, no i z tych nabytków ziemskich, które ojciec skupił. No, ale Karol Jaroszyński nie marzył o takim życiu. Ty od początku go przedstawiasz właśnie jak ten żar ptice, to określenie nam szybko w drugim rozdziale pada. Jego pomysłem na takie kulaszcze nieco, życie światowca, bon vivanta, jest biznes. Chyba moglibyśmy go tak nazwać, bo tutaj ani słowo biznesmen, ani zresztą patriota nie padają na kartach tej książki. No ale on postanawia wykorzystać ten swój majątek, o którym właśnie usłyszeliśmy, do tego, żeby nie tylko spłacić długi i chyba po raz pierwszy nie płacą za niego bracia, ale żeby za 30% akcji cukrowni, które otrzymał w spadku po ojcu. No ale tu trzeba coś więcej powiedzieć jednak. Mianowicie Karol Jaroszyński był takim bon vivantem i tak lekką ręką traktował majątek, który otrzymał, że no, bracia postanowili położyć temu kres. W związku z tym postanowili kuratora na części majątku, która przypadała na Karola Jaroszyńskiego. I on nie mógł dysponować tym swoim, cudzysłów jest potrzebny, majątkiem. I dopiero ta wygrana w Monte Carlo spowodowała, że on spłacił wszystkie długi, kupił jakiś dom w Monte Carlo i mając wyczyszczoną sytuację finansową, mógł wystąpić o to, żeby zdjęto ten nadzór nad jego częścią majątku. Jednak doszedłem do tego, co jest najciekawsze. W jego życiu jest to, co najciekawsze, jest to, co się stało właśnie w 1909 roku. Ta niebywała zupełnie przemiana, o której nie wiemy, dlaczego tak się stało. W 1909 roku Karol wygrał te pieniądze i z takiego człowieka, który lekką ręką wydawał dziesiątki tysięcy rubli, nagle zaczął być człowiekiem poważnym. Człowiekiem, który postanowił zawojować świat. I on już nie był hazardzistą więcej. On już o swoje interesy potrafił dbać, ale ryzykantem był oczywiście do końca życia. Ogromnym ryzykantem. Szybko po tej scenie w Monte Carlo znajdujemy go w fotelu prezesa banku. To też jest specyficzna sytuacja związana z braćmi. Ponieważ jak zdjęto ten nadzór nad częścią jego akcji, przypadających na niego akcji cukrowni po ojcu, to Karol Jaroszyński zażyczył sobie spotkania z braćmi i powiedział, że on zastawi akcje, swoje akcje cukrowni, co wywołało przerażenie w braciach, bo myślą tak, weźmie pieniądze, przegra, a majątek przejdzie w cudze ręce. No i tu jest też ten wątek patriotyczny. No, Polacy tam na wschodzie bardzo się bali tego, żeby majątek nie przeszedł w inne. No, w domyśle jest tak.
albo rosyjskie, albo niemieckie, albo żydowskie ręce. Tylko te nacje wchodziły w grę. Wszystkich się bano, bardzo. A Karol Jarosiński się uparł, no miał prawo, więc zastawił tę akcję. Tyle tylko, że już nie wydał w kasynie, tylko kupił 30% akcji banku. Ale te 30% akcji banku wystarczyło do tego, żeby mieć przewagę w Radzie Nadzorczej. No to jak miał przewagę, to zrobił sobie z siebie szefa tego banku. A jak zrobił z siebie szefa banku, to udzielił sobie pożyczki natychmiast. Tak wysoki, że mógł kupić 30% akcji innego banku. I nagle widzimy Karola Jarosińskiego, który tworzy piramidę finansową. Tak chyba byśmy dzisiaj mogli to określić. Ponieważ nie mając pieniędzy w ręku, gotówki, no kupił 12 banków. Ogromnych banków. To nie był taki sobie od przeciętny mały bank. To były największe rosyjskie banki. Być może nie działała wtedy Komisja Nadzoru Finansowego. Na pewno. Bo to była operacja wysokiego ryzyka. Przecież był moment kumulacji tych rat. I on musiał wtedy pewnie nie spać w nocy, albo... To jest tak, że dywersyfikował bardzo szybko swoje biznesy. I przed 1914 rokiem w jego ręku znalazło się tak. Po pierwsze, 30% produkcji cukru w Rosji. Powtórę kupił huty, kupił kopalnie, zajął się transportem, zarówno kolejowym, jak i rzecznym, i tak dalej, i tak dalej. I ryzykował, nieprawdopodobnie, przez cały czas. I Basia Marc musiał przyjść ten moment, kiedy skumulują się płatności. I on nadszedł. I prawdopodobnie Karol Jarosiński w 1914 roku by poległ. No tyle tylko, że tragedia milionów stała się wybawieniem dla Karola Jarosińskiego. W 1914 roku Karol Jarosiński został głównym dostawcą armii rosyjskiej. I to już był po prostu szczyt szczytów. To już nikt się z nim nie mógł równać. Po prostu. To były nieprawdopodobne pieniądze. Basia mówiła o jego bogactwie. Te 200 miliardów, przeliczono ten majątek, 200 miliardów złotych dzisiaj. Dzisiaj najbogatszy Polak ma mniej więcej 20% tego. Więc możecie sobie Państwo pomyśleć, jaka to była skala. I w ówczesnej nie tylko Europie, w całym świecie było takich osób kilka, może kilkanaście. W związku z tym mógł polec, ale przynajmniej wówczas nie polecił. Ale tu dotknąłeś ciekawego wątku, bo ja się nad tym zastanawiałam, dlaczego z tym swoim śnie o Polsce w takim właśnie majaczeniu o polskości od pewnego momentu, już dosłownie, zwłaszcza gdy chorował. Ale no dlaczego on wszedł w to zaopatrywanie wojska rosyjskiego? No przepraszam. Już odpowiadam. Karol Jarosiński był absolutnie lojalnym obywatelem Cesarstwa Rosyjskiego. To nie jest tak, że ktoś, kto chciałby w roku 1909, 10, 11, 12, 15 powiedzieć, a ja wydam swoją fortunę na odbudowę państwa polskiego i będę finansował irredentę, żeby mógł zrobić jakiekolwiek interesy na terenie Rosji. No takie cuda nie działały. On był lojalnym obywatelem. Co więcej przecież, kiedy bolszewicy doszli do władzy, i to za to, co wówczas robił, chcieli go zgładzić parę lat później, w 1928 roku w Operze Paryskiej. Otóż Karol Jarosiński finansował przecież w ogromnej mierze później Armię Białych. To nie jest tak, że wszyscy wiedzieli, hop, jutro będzie Polska. Nie, ale jeżeli masz pieniądze, to możesz działać na rzecz tej Polski. W różny sposób.
niekoniecznie wystawiając legiony, czy finansując legiony. Oczywiście można się zastanawiać, co dla Polski miało być lepsze. To nie jest tak, że wszyscy biali generałowie deklarowali, że Polska będzie mogła się odbudować. Oczywiście, że nie. A jednak on ich finansował i działalność antybolszewicką. Więc niczym dziwnym, absolutnie niczym dziwnym w roku 14, kiedy nie ma Polski, jest to, że on to zostaje głównym dostawcą armii rosyjskiej i robi biznes, wielki biznes. To dobrze, że powiedziałeś o tej lojalności w stosunku do Rosji. To tworzy taki ciekawy pejzaż właśnie tego późniejszego patrioty. Jest taka scena w tej książce dużo dalej, kiedy on Leopolda Bawarskiego przekonuje o tym, że Rosja musi istnieć, że Europa potrzebuje Rosji. Pyta sam siebie, czy kocha Rosję. Raczej nie, ale jest lojalnym Rosjaninem. Ty piszesz, że to był najbogatszy Rosjanin. No tak, tak było. Tak było, tylko z drugiej strony dosyć dużo miejsca w tej książce poświęcam działalności Karola Jaroszyńskiego w roku, powiedzmy, 17 czy 16, kiedy są pewne pomysły na Polskę albo wracam się. Jest wojna, która wybucha w 14 roku i pamiętajcie Państwo, jest trzech zaborców, są trzy armie zaborcze i do niewoli rosyjskiej dostaje się kilkadziesiąt tysięcy Polaków z armii niemieckiej, z armii austriackiej. Gniją w obozach, umierają masowo. Wielu z nich swoje życie zawdzięcza Karolowi Jaroszyńskiemu. To, że zorganizował misję ratowania tych ludzi. Nie Rosja. Nie Niemców, nie Austriaków. Nie. Była to punktowo skierowana pomoc dla Polaków. A pomógł mu, jeśli dobrze pamiętam, rosyjski generał polsko-litewskich korzeni. Tak jest, tak. No ale on miał w tych kręgach po prostu dużo znajomości. Chodziło o to, żeby znaleźć obozy, w których Polacy z tych armii wrogich Rosji się znajdowali. Więc to jest jedna sfera. Druga to są przecież setki ochronek dla polskich sierot. Ja myślę, że ten fragment, który teraz jest przed nami, to on sam teraz się domaga tutaj przywołania, bo usłyszą Państwo też o skali tej pomocy. Proszę nie pytać o potrzeby. Janina Brzozowska pokręciła głową. Te dzieci, panie prezesie, polskie dzieci potraciły rodziców, zgubiły się w wojennej zawierusze, są głodne, zawszone, bez nauki. Są jak wyrzucone z gniazda piskręta, bez pomocy. Pan słyszał, mówi się tu o nich w Rosji. Dzieci ulicy bez prizorni, niektóre już zaczęły kraść. A co miały robić, kiedy głód im skręcał kiszki? Ile ich jest, pani Janino? Prawie 200, nie my 4. 4! Nie damy rady. Maluchy wymagają wiecznej opieki, przewijania, nawet nam brakuje płótna, by z niego zrobić pieluchę. Przed wojną można było kupić. Uśmiechnęła się, ale to był uśmiech pełen goryczy. Wielorazową pieluchę. Maria Allen, słyszał pan to nazwisko? Nic mi nie mówi. Mężczyzna, nie mamy nic, panie prezesie. Łóżek, dzieci śpią na podłodze, ktoś nam podarował trochę słomy, silniki. Marsną, ubrania w strzępach, buty z podrywanymi podeszwami. Mamy, jeśli coś wybłagamy, ale tak się nie da. I zaraz wybuchnie tu epidemia. Te dzieci trzeba natychmiast przebadać, niektóre leczyć. Pewnie część i tak umrze, zresztą niech pan idzie za mną. Co ja będę opowiadać? Podniosła się, a on za mnie. Przeszli korytarzem kilkanaście metrów. Otworzyła drzwi do obszernej sali. To, co zobaczył,
spowodowało, że w oczach stanęły mu łzy. Zawsze miał się za twardego, ale tym razem musiał się powstrzymać, aby nie zwymiotować. Smród był potworny. Wszędzie rozchodził się zapach nafty, którą zapewne ratowano się przed wszawicą wymiocin, jakichś resztek pokarmu, a i odchodów. Tak, tak, wiem, ale co lepsze? Co lepsze? Nie zrozumiał. Ulica czy ten smród? Mróz czy jednak ten budynek? Mamy pana Kazimierza, próbuje zdobyć opał, ale teraz w pitrze wszyscy marzną. Na co się gałęzi pociął, poukładał, przez milnący wszyscy ukradli. Trzeba by postawić pluton wojska. To mrowisko. Tylko takie porównanie przyszło mu do głowy. Na ich widok ucichło. Dzieci patrzyły na nich z nadzieją. Podeszła do nich starsza kobieta. Pani Janino, Adaś, wskazała kąt z lewej strony, gdzie na sienniku leżał mały chłopiec. Nie mógł mieć więcej niż 3, może 4 lata. Ledwie dycha, bo zaraża inne dzieci. Trzeba go zabrać, celować. Nagle poczuł, że ktoś go łapie z tyłu za nogę. Dziewczynka. Miała jasne niebieskie oczy i długie, poskręcane włosy. Pewnie nie myto ich od dawna, ale i tak jej ustrzona piegami buzia musiała się każdemu podobać. Najwyraźniej zwrócić na siebie uwagę. I nagle zaczęła swoim dyszkancikiem recytować ten wiersz Bełzy, który na przełomie wieków stał się prawdziwym katechizmem polskich dzieci. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. Przykrył dłonią twarz i mocno zacisnął usta. A potem już słyszał tylko oderwane słowa, bo szukał recepty. Zastanawiał się, co musi zrobić najpierw i kim. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Szedł między rzędami zieleników, a ręce wyciągały się do niego, jakby był stwórcą. Wiedział, że może i musi natychmiast ratować te dzieci, że bez jego pomocy poumierają w ciągu kilkunastu dni, że te 4 kobiety, niezwykłe, zrobiły już znacznie więcej, niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Ochronka ma chronić, ochraniać, a te dzieci tu, Boże, kaszel, struby, kołtuny na głowie, choroby, bezradne opiekunki. Miał 1000 spraw na głowie. Pani Janino, rozmawiała pani z generałem Kozią Poklewskim? Macierz szkolna? Oni sami nie wiedzą, w co ręce położyć. A bolszewicy rzucają im głody pod nogi, straszą. Minkiewicz mówił, że nic nie mogą. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. W Polskę. W Polskę, której nie ma. Jaką Polskę? Czyją? Dziewczynka wciąż trzymała go za nogawkę spodni. Powiesz mi, jak masz na imię? Kiwnęła głową. Antonina. Antośka. Nie, Antonina. Papa zawsze mówił Antonina. I mateczka też. Tym razem mówiła całkiem jak dorosła. I trudno było się nie wzruszyć tymi miłosnymi. Papa, mateczka. Podniósł ją i przytulił. I zaraz dostrzegł, że ma zanieczyszczoną głowę. Zanieczyszczoną, bo że miała po prostu wszy. Objęła go swoimi małymi rączkami, a kiedy chciał wyjść, zaczęła przeraźliwie płakać. Nie mógł jej wziąć, nie mógł zabrać, wziąć ze sobą tych wszystkich zagłodzonych, chudych dzieci. Któraś z opiekunek odciągnęła od niego dziewczynkę, ale to był najwyraźniej sygnał dla innych. Jakieś zbiorowe szaleństwo powszechny szlok. Nie wiedział, jak ma reagować. Pani Janina szarpnęła go za rękaw. Wyszli z tego piekła. Mdliło go, było mu niedobrze. Najchętniej sięgnąłby teraz po wódkę. Zdusił sobie te wszystkie uczucia, które każdemu, kto ma jakąkolwiek wrażliwość, nakazywałyby rozpacz. Myśli pan, że to piekło, prawda? Ta, która uczyniła z ratowania tych polskich sierot swoją misję, najwyraźniej umiała czytać w myślach. Nie, to nie jest piekło. Pan nawet nie wie, ile te dzieci wycierpiały, co widziały, z czym musiały się mierzyć. Chyba nie chciał wiedzieć.
To było zbyt trudne. Nie przerażało go okrucieństwo wobec dorosłych. Wiedział o rzeczach strasznych. Widział rozrywane na strzępy ludzkie ciała, widział nędzę górników. Widział kobiety sprzedające swoje ciała za miskę strawy. Ale dzieci nie był na to przygotowany. Bóg na to pozwala. Najstarsze mają 12 lat. Dwie dziewczynki nie odzywają się, cały czas milczą. Wiem, że to Polki. Rozumieją, ale nic nie mówią. To nie są niemowy. Ktoś je strasznie skrzywdził, zapadły się w sobie. A może uznały, że same są winne? Zastanawiał się, jak ta kobieta daje sobie radę. Mówi, że i dla niej to za trudne. A jednak dzień po dniu walczy o te dzieci. Jest dla nich więcej niż matką. Nie mógł dalej rozmawiać. Musiał działać. Nie jutro czy pojutrze. Natychmiast. No więc Karol Jarosiński organizował te ochronki, organizował pieniądze na nie, organizował leki dla tych dzieci. Ale przecież to nie była jedyna sfera jego działalności. Bo fundował stypendia dla polskich studentów. Bo skoro rodziła się ta myśl o tym, że jednak Polska będzie, no to wiedział, że musi tej Polsce dać ludzi wykształconych. Wreszcie w 1917 roku, kiedy zaczęły się organizować polskie jednostki wojskowe w Rosji, no to Karol Jarosiński oczywiście finansował. W związku z tym, jak widzicie Państwo, jego działalność, a nie mówimy jeszcze o najważniejszym dokonaniu Karola Jarosińskiego dla Polski, o którym wszyscy Państwo wiecie, jak tu jesteście, wszyscy o nim wiecie. Choć nie zdajecie sobie w większości sprawy, że to jest jego dzieło. Otóż, jak widzicie, sfery jego działalności na rzecz Polski były bardzo, bardzo szerokie. I on naprawdę, dopóki miał, nie skąpił grosza. Do końca chyba płacił na kul, bo już powiedzmy o tym jego pomniku właściwie, wtedy, gdy już sam nie był zbyt majętnym człowiekiem. Dostawał tylko chyba jakieś renty z tych banków, co do których nie mógł udowodnić, że był właścicielem akcji, ponieważ nie wywiózł ich i procesował się, ale na nic to było wszystko. Jego fortuna po wojnie polsko-bolszewickiej i już potem w latach 20. radykalnie się skurczyła. Mimo wszystko ten kul, który wraz z Idzim Radziszewskim założył, a Idzi był pierwszym rektorem, finansował do końca. Tu trzeba powiedzieć tak, pomysł oczywiście był Idziego Radziszewskiego. To się działo w roku 1916, kiedy nikt nie mógł założyć, że na pewno Polska będzie. To po pierwsze. Po wtóre, to trzeba było być jednak jakimś wizjonerem, żeby powiedzieć, ale może jednak będzie. A jeżeli tak, to muszą być ludzie, którzy pójdą do tych biednych, których nie stać na naukę i będą ich uczyć. Żeby mogli ich uczyć, no to sami najpierw muszą zdobyć odpowiednie umiejętności, nabyć odpowiednią wiedzę. No i Idzi Radziszewski wiedział, do kogo uderzyć. Oczywiście to się odbyło w 1916 roku, jak powiadam, w Petersburgu. Idzi Radziszewski zorganizował takie spotkanie, które tutaj opisałem, gdzie była spora grupa naukowców, ale też był Karol Jarosiński. No i Karol Jarosiński, faktycznie to jest dzieło jego życia, kul. Jest dwóch sponsorów kulu, ale Karol Jarosiński jest tym głównym. Obiecał swojemu przyjacielowi, że będzie finansował. I do końca życia, nie będąc już bogatym człowiekiem, jeszcze z tych swoich resztek posyłał co roku pieniądze na uniwersytet. Ale Basia powiedziała tutaj o tym, w gruncie rzeczy dotknęła problemu, dlaczego Karol Jarosiński nie był bogatym człowiekiem, choć przecież
jak powiadam, był miliarderem. Kiedy uciekał z Petersburga w roku 1918, kiedy już zataczamy koło. Musimy, bo jest już taka godzina, że myślę, że jeszcze 20-30 minut. Nie przejdziemy całego Karola Jaroszyńskiego, to jest materiał na serio. I to wieloodcinkowo. Ja jeszcze bym chciała o Francuzach, Niemcach i Rosjaninach w tej książce porozmawiać. Karol Jaroszyński, proszę Państwa, był człowiekiem, który mógł obalić bolszewików. To jest niewiarygodne, ale chyba miał pomysł, jak to zrobić. Nie poprzez walczenie z nimi, nie poprzez strzelanie, tylko poprzez zakończenie ich systemu finansowego. Podjął takie próby i to za to parę lat później chcieli go zabić. To za to zorganizowali na niego zamach. Bo to miało ręce i nogi. Bo tam jest taka scena z agentem angielskiego wywiadu, którą chciał czytać Andrzej. Wydaje mi się, że była to twoim wyborem, ta postać. Chciał się tu pokazać, ale ostatecznie panowie zdecydowali inaczej. W której, zdaje mi się, on uzyskuje zgodę tego i poparcie Anglików i pierwsza rata. To jest zdarzenie prawdziwe. On się dogaduje poprzez agenta brytyjskiego z rządem brytyjskim na obalenie bolszewików, tak. Ten pomysł był taki, że ponieważ on znał wszystkich finansistów, że on ich skorumpuje po prostu. On ich skorumpuje i cały system finansowy bolszewików zostanie zatrzymany. I Anglicy przekazali Karolowi Jaroszyńskiemu pierwszą datę, pierwszą transzę, ale niestety nie przekazali już kolejnej. Jemu się prawie udało dużo rzeczy, bo jemu się prawie udało uratować rodzinę carską, prawda? No, według wiadomości, które ja mam, no zabrakło 2-3 dni, kiedy korpus czechosłowacki zmierzał do miejsca, w którym byli uwięzieni, była uwięziona rodzina carska, a Karol Jaroszyński oczywiście słał na to pieniądze. No to gdyby tam dotarł, to by uratował. No ale tu musimy powiedzieć no, o czymś więcej. No, to nie jest tak, że Karol Jaroszyński chciał sobie od tak rodzinę cesarską uratować. Karol Jaroszyński, ponieważ on był w bliskich relacjach z rodziną cesarską, miał pomysł, że on się ożeni z córką cara. I znów Tatiana, chyba była mu przychylna. Oczywiście możemy powiedzieć dom żonki, bo rodziny królewskie czy cesarskie no jednak wchodziły w koligację z innymi rodzinami królewskimi czy cesarskimi. Więc ta scena, w której on jest z cesarzową męczennicą w lazarecie, to jest fikcja. To nie jest fikcja, ponieważ Karol Jaroszyński był głównym fundatorem fundacji pomocy, którą zarządzała cesarzowa. W związku z tym on z nią jeździł czasami. No to jest, proszę Państwa, tu oczywiście jest sporo mojej wyobraźni i fikcji w tej książce, ale ona się splata z rzeczywistością. Z całą pewnością znał największego, jakby powiedzieć, wariata na dworze, który opętał rodzinę cesarską. Rasputina, z całą pewnością był. Podróżował z rodziną cesarską, bywał na dworze cesarskim. No przecież, jeszcze inaczej. W Rosji w okresie, w którym opisuję, nie było możliwości robienia interesów bez korumpowania najwyższych urzędników tego państwa. Karol Jaroszyński oczywiście wpasował się w ten system. Coś, co dzisiaj jest normą. Rady nadzorcze, w
których umieszczani są ignoranci, no ale pożyteczni ignoranci, albo tacy, którzy mają odpowiednią wiedzę. I Karol Jaroszewski zastosował ten schemat. W jego spółkach, w radach nadzorczych, ministrowie, szefowie policji, czyli ludzie, którzy mieli odpowiednią wiedzę i umożliwiali odpowiednie interesy. Oczywiście bez tego, jak powiadam, nie dałoby się tam funkcjonować wówczas. W związku z tym, no on był człowiekiem no, tego najściślejszego kręgu władzy tego czasu. A przy jego majątku, to tak sobie myślę, że to, że nie był z rodziny królewsko-cesarskiej, nie musiało być przeszkodą i być może do tego ślubu by doszło. Też wydaje mi się, że zarówno ten ożenek, jak i kwestia pokonania bolszewików pieniędzmi, a nie bagnetami, to są prawdopodobne szalone scenariusze, które wplatasz w tę książkę. Zanim poprosimy Andrzeja o kolejny fragment dotyczący spotkania z Piłsudskim, to będzie drugie z opisywanych przez ciebie spotkań. Pierwsze miało miejsce w Belwederze, do którego miał bardzo blisko, jak mieszkał sobie w Ujazdowskich, w tym pałacu, w którym obecnie mieści się Polska Rada Biznesu, czy podobne ciało. To drugie spotkanie miało miejsce już w Sulejówku. W momencie, w którym Karol już, zresztą być może podobnie jak Piłsudski, jest człowiekiem rozczarowanym w stosunku do... Z całą pewnością jest już człowiekiem innym i Piłsudski też jest innym człowiekiem. To nie jest Piłsudski z roku 20, kiedy oni się po raz pierwszy zaczynają spotykać. Ale zanim jeszcze Andrzej oddam ci też głos, bo myślę, że o tym Piłsudskim, o tym, co on w ogóle robił dla Piłsudskiego, czy Polska z niego skorzystała, czy Polska w ogóle potrafi korzystać z takich ludzi, to sobie możemy o tym powiedzieć zaraz po tym fragmencie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że pomiędzy, powiedzmy, tym pierwszym Piłsudskim, a drugim Piłsudskim, są jeszcze takie kwestie poruszane przez ciebie, niestety wciąż współczesne, to znaczy niezrozumienia interesów mocarstw sąsiednich. Tłumaczysz, czy ustami niemieckimi kwestie rosyjskie, czy rosyjskimi kwestie niemieckie i proszę mi wybaczyć, jestem osobą, która może pewnych rzeczy nie pamiętać, ale nawet jeśli pamiętam, to tak patologicznie nie przedstawiano ani w szkole, ani w domu. Choć pamiętam taką scenę, ona jest nieco podobna do tej, którą przed chwilą Andrzej czytał. Oczywiście nie tak tragiczna, ale pamiętam, chodziłam do podstawówki, byłam z moim ojcem w kościele na Siekierkach i przyjechały dzieci z Wileńszczyzny i one śpiewały kolędy i mój ojciec płakał. A ja sobie myślałam, o Boże, dlaczego mój ojciec płacze? No piękny miał zaśpiew, ale nic z tego nie zrozumiałam. Tylko wiesz co, moja babcia, jej brat i jej siostra byli tak zwanymi bieżyńcami i byli w takiej ochronce. Ale czy tutaj przypadkiem twój przodek Józef Cholewiński z hotelem Polonia związany też nie występuje, czy to jest ktoś zupełnie nie z twojej familii? To jest bardzo bliska rodzina i hotel Polonia w Warszawie, tak, to jest jego dzieło. Dobrze, że to trop taki rodzinny. No dobrze, ale wróćmy na chwilę do tych wątków właśnie związanych z pewną dyskusją polityczną. Zakładam, że ona państwa też interesuje, szczególnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Obawiam się, że to, co wtedy było niezrozumiałe, do dziś dla wielu z nas jest albo ignorowane, albo niestety boleśnie aktualne. To znaczy to, że Francja ma swoje interesy z Rosją i Lenin jest w stanie obiecać, że odda majątki Francuzom, więc Francuzi blokują dostawę broni dla ostatniego admirała i tego premiera w białym rządzie, de facto wydają w ręce Rosjan. Francja to robi świadomie, mają swoje interesy. Niemcy gospodarkę swoją wzmacniają przez patriotyzm niemiecki świadomie od lat. To nie był Grabski, z kim on tam rozmawia, z tym ministrem jakimś niezbyt światłym? Nie pamiętam już też nazwiska.
Ale on z Grabskim też rozmawiał. Steczkowski? Tak. Bo jaka to straszna scena, to znaczy bardzo dobra, polecam Państwu. Ale to jest prawdziwa scena. Jak to? To jest prawdziwa scena, tak. Bo to jest, jest zapis w jakimś pamiętniku, do którego dotarłem. Tak, to jest prawdziwa scena. On poszedł i kompletnie nie rozumiał, nie rozumiał minister skarbu, jego pomysłów i w ogóle go zignorował kompletnie. No to jest straszne, ponieważ tak naprawdę interesy, największe interesy się robi w czasie kryzysu. A Karol Jaroszyński miał wizjonerskie pomysły, jak w czasie kryzysu działać, jak tę Polskę odbudowywać. I część z tych metod zastosowali u siebie Niemcy i znacznie szybciej gospodarka poszła do przodu. Natomiast no, jest tam też inna scena z Grabskim, że tak powiem, w roli głównej, w tym sensie, że Grabski chce dawać kredyty Francuzom, którzy no, świadomie oszukują Polaków. No tu w ogóle nie ma dwóch zdań. No, to jest sytuacja, kiedy Francuzi deklarują budowę fabryki broni w Polsce, ale mają zakłady Szkoda w Pradze i nie zamierzają korzystać, natomiast chcą dostać ogromne kwoty kredytów i tak dalej. I Grabski lekką ręką no, chce im dać te pieniądze, więc to są zupełnie niezrozumiałe, wydaje się, działania, ale one miały miejsce. No. My możemy dzisiaj gloryfikować II Rzeczpospolitą i uważać, że to za młoda jesteś, ale my, którzy żeśmy jakoś tam PRL przeżyli i widzieli całą tę, chciałem brzydkiego słowa użyć, widzieliśmy ten system zależności obcego mocarstwa, no to nie jest tak, że II Rzeczpospolita była krajem, w którym nie było korupcji, nie było zależności, albo wręcz po prostu głupoty, która decydowała o tym, że Polska, która mogła i powinna była rozwijać się szybciej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. No tak się nie rozwija. Piszesz o tym, mam wrażenie, w swoich ostatnich książkach. To jest jeden z tematów, które poruszasz, a także jakąś, dotykasz jakiejś takiej też naiwności polskiej. To może nie jest jakaś pogłębiona metafora, ale ciekawa. Tam jest taka scena też z whisky, sobie pozwalasz na takie komentarze, że whisky leży 20 lat, leżakuje, odpoczywa, oddycha, bo jest dobrym trunkiem. No Polacy w życiu by whisky nie byli w stanie robić, po prostu by, nie to, żeby pili, ale po prostu nie mieli cierpliwości do tego, bo mogą zorganizować zryw, powstanie, szybko coś na prędce, coś tymczasowego, co przetrwa być może zbyt długo, ale no 20 lat, żeby robić jakiś trunek, to nie leży być może niestety w naszym duchu, tak jak w przypadku Anglików to ma miejsce. No ale muszę ci powiedzieć, że ja sobie tutaj zaznaczyłam na 197 stronie takiego niemieckiego generała, przywołujesz, Maxa Hoffmana. I tutaj sobie napisałam bajki Hoffmana, ale on mówi wprost, że Rosja i Niemcy stanowią najlepszą parę w Europie. I czasem, jak w każdym małżeństwie, dochodzi do sporów, kłótni, ale na końcu zawsze się ułożą i będą współpracować. No i zaznaczam, że pisałem to przed wojną na Ukrainie. I to było moje pytanie. Nie, pisałem to wcześniej oczywiście. No, generał Hoffmann, szef sztabu armii niemieckiej na wschodzie, był postacią poważną i wiedział, co mówi, więc nawet jeśli to jest zmyślone, to wiedział, co mówi. I zapewne tak właśnie myślał. Co zresztą no, pokazuje sytuacja armii niemieckiej także na wschodzie. No. I nie zamierzają przecież walczyć z bolszewikami w żaden sposób. Sytuacja dla nich była komfortowa i wiedzieli, że prędzej czy później ułożą się z taką Rosją, że będą mieli wspólne plany, biznesy i tak dalej. Więc no, tak jest. Te dwa kraje w dużej mierze
zdominowały Europę. Te dwa kraje są naszymi sąsiadami. Musimy jakoś z nimi żyć. A że jesteśmy często naiwni, no taka prawda, no po prostu. Już idę do tego Piłsudskiego, na zachętę jeszcze powiem, bo nie o wszystkim tu przecież będziemy opowiadać. A punktem wyjścia ta książka mogłaby być do cyklu spotkań, mam wrażenie, bo jest wiele wątków wartych poruszenia. A jeszcze chciałam powiedzieć, że tam jest taki ciekawy wątek Kołczaka i Żanina. I mówisz, że to jest właśnie bohater i zdrajca i że granica pomiędzy jednym a drugim bywa bardzo cienka. No ale tak jest, no po prostu, no tak jest, tak bywa, no. Co mam powiedzieć? Poproszę Piłsudskiego. Piłsudski przysłał po niego samochód. Do Sulejówka nie było daleko, ale po drodze musieli na chwilę stanąć z powodu wypadku, który spowodował pijany woźnica. Drogę tarasował rozrzucony węgiel, a oszalały koń miotał się w połamanym zaprzęgu. Podjechali pod samo wejście willi. I zaraz w drzwiach pojawiła się żona marszałka, ubrana w długą czarną suknię z szerokim rozcięciem z przodu. Nigdy wcześniej jej nie widział. Nie wydała mu się urodziwa, ale dostrzegł w jej twarzy jakiś rys serdeczności, a zarazem odpowiedzialności. Wyciągnęła do niego dłoń, a gdy schylił się, aby ją pocałować, nie pozwoliła mu na to i przytrzymała jego rękę w męskim uścisku. Uśmiechnęła się. Jak droga, panie prezesie? Już w przedpokoju opowiedział o wypadku i pijanym woźnicy. Nie dostrzegł, że w drzwiach do salonu stał marszałek. Obudźcie mnie za 100 lat i zapytajcie, co się teraz dzieje w Rosji, a ja wam odpowiem. Piją i kradną. Są tylko w Szczebrin, usłyszał głos gospodarza. Miał rację, ale jak widać do naszych rodaków da się zastosować to powiedzenie. Wskazał mu drogę do gabinetu. Usiedli w fotelach. Pani Aleksandra chwilę potem przyniosła herbatę. Mnie donoszą, panie prezesie, jak większość Polaków, i jemu podobał się ten kresowy zaśpiew marszałka, że panu nasza Polska znudziła się, że pan wybiera się nas opuścić, a? Znudziła? A gdzieżby? Polska to kraj, ważne słowa, w którym o nudę trudno, ale i perspektyw dla takich jak ja żadnych. Widać, nikomu już do niczego nie jestem potrzebny. Ale przecież pan marszałek nie dał mu dokończyć. U mnie sytuacja inna. To było oczywiste. Piłsudski usunął się w cień, dał wtedy po tragedii z Narutowiczem rządzić Sikorskiemu. A potem Karol usłyszał słowa, które zdało mu się już znał. Konkurencja partyjna poszła u nas od pierwszej chwili istnienia państwa tak dziwacznie i tak ostro, a zarazem z tak wielką ilością kłamstwa i łajdactwa, że od razu zaczęło się wytwarzać to, co nazwałem kloaka maxima. Każde nadużycie, każde łajdactwo było dobre wtedy, gdy robił je członek partii własnej. Złe zaś tylko wtedy, gdy robił je członek partii innej. Ale ja Polski nie opuszczę, nie zostawię. Poczuł, że to przytyk do jego zamiaru wyjazdu. Chciałem, przecież pan marszałek wie, ale wszystko na zmarnowaniu. Banku nie dano mi rozwinąć. A któż panu nie dał? American Jewish Joint Distribution Committee. To już ich własność. Gdybyż poczekać rok, dwa, to i sprzedać można było za większe pieniądze i korzyść byłaby dla kraju. Piłsudski sięgnął po herbatę, pomieszał, napił się. Wszyscy tłumaczą, że kryzys, że zaciskać pasa trzeba, że ryzyko. A pan prezes nieprzekonany. Nieprzekonany, bo kryzys, panie marszałku, to zawsze szansa dla odważnych, śmiałych. Szansa, o którą trudniej, gdy u wszystkich prosperity. To czas, zapalił się, gdy trzeba wydobyć oszczędności, inwestować, brać pożyczki z długą spłatą, organizować ludzi, pokazywać drogi, budować kolej. Ja sam chciałem port w Pucku, ale nie dali, pozamykali przede mną kasy.
Komendant słuchał uważnie. Karol miał wrażenie, że wszystko, co mówi, jest Piłsudskiemu bliskie. Choć przecież wiedział, że pojęcia marszałek nie miał o finansach, że opierał się na opiniach innych, nie zawsze tych, do których on miałby zaufanie. I gdzież pan pojedzie, prezesie? Piłsudski zapalił papierosa, ale jego nie poczęstował. I zaraz potem się rozkaszlał. Musiał być przeziębiony. Od wielu ludzi słyszał zresztą, że marszałek nie jest w najlepszym zdrowiu. Najchętniej wyjechałby gdzieś daleko, do Brazylii, Argentyny. Miał wrażenie, że tam mogłoby wszystko zacząć od nowa. Wielkie przestrzenie, wielkie możliwości. A może nie? Może wszystko było ułudą? Skoro tu w ojczyźnie nie dał rady, dlaczego gdzieś u obcych miał się udać? Najpierw do Francji, potem myślę do Włoch. I co też pan tam będzie robił? Przecież sił panu nie brakuje. Miał 45 lat. Chciał być przydatny. Chciał ten kraj budować, oddać mu to, co miał najlepszego. Wizję szeroką, plan, swoją renomę na rynkach. Wreszcie, gdy trzeba było, gdyby trzeba było, to i resztę kontaktów w Sowietach. Gdyby tylko chcieli go wykorzystać, stworzyć warunki. Nie był dyplomatą, ale przecież znał wielu polityków, finansistów, koronowane głowy. Może ktoś da mi pracę, może zatrudni jako kasjera. Zażartował, ale marszałek musiał wyczuć w jego słowach sporo goryczy. Najlepsi ludzie uciekają, emigrują, a przecież kraj was potrzebuje. Pomyślał o tych młodych kobietach, które studiowały w Kijowie. Może gdyby był w ich wieku, gdyby wyzbył się ambicji, może powinien znów zaczynać gdzieś na dole inaczej. Może. Może to właśnie te kobiety, jeśli nie zginęły w wojnie z bolszewikami, dają teraz to, co najlepsze w ojczyźnie. Gdzieś na Polesiu, Wołyniu, w wioskach, maleńkich miastach, tam, gdzie Polska nie wyryła się całkiem, a gdzie przecież być powinna. Niektórych raczej wygania. Żal. I czegoż tu pan, który trząsł finansami Rosji, przebić się nie może, a? Cóż miał powiedzieć? Że to ci, którzy negocjowali traktat w Rydze, nie zadbali o takich jak on? Że ich majątki zagrabione pozostały bez odszkodowań? Że była szansa, którą bezpowrotnie stracono w imię nie wiedzieć czego? Marszałek jakby wyczuł jego myśli. Państwo musiało. Trzeba było stabilizacji, pokój. Choć oni tu znów przyjdą. I trzeba się przygotować. Usłyszeli pukanie i po chwili weszła pani Aleksandra. Przyniosła na tacy talerzyki i ciasto. Marszałek wskazał jej fotel obok siebie. Mój szef sztabu, roześmiał się. A pan prezes wie, że ten generał, dotknął ramienia żony, w ciurmie u Prusaka siedział. Nie opowiadaj, nie opowiadaj. Kobieta uśmiechnęła się szeroko. Niech pan prezes się częstuje. Szef sztabu, kucharka, od rana stoi na baczność. Piłsudski nie zamierzał przestać żartować. I słucha rozkazów. Żona pogroziła mu palcem. Ale dostrzegł w tym wiele czułości. Z całą pewnością stanie przy nim nawet największej opresji. Nie było co do tego wątpliwości. Więc gdzieś tam na obczyźnie, Piłsudski spoważniał, trudzić się będzie pan prezes dla innych. Przez chwilę wszyscy troje milczeli. A czy ta Polska to ta? Nie chciał zbyt ostro wyrazić myśli, która przyszła mu do głowy. To ta z marzeń. Ta, o którą pan marszałek walczył, głowę nadstawiał. Jakiś czas wszyscy milczeli. A może być inna? Odezwała się niezbyt głośno pani Aleksandra. Ona jest, westchnął Piłsudski. Czy pan wie, że mój brat Bronisław, że car życie mu darował w ostatniej chwili? Że drugi brat Adam, ciągnął marszałek, wodociągi w Wilnie budował?
trzeci Jan Pan w bankowości, czwarty Jan ze studiów usunięty, aż w kazaniu kończyć je musiał. Każdy chciał dla tej Polski, jeden tak, drugi inaczej, a marzenia zamyślił się. Jedno w parze nie idzie z drugim, ona jest, powtórzył. Kiedy w Sejmie wstawiał się za tymi ze styczniowego powstania, to przecież duma mnie rozpierała, że i oni doczekali. Wiedział o tej miłości Piłsudskiego do powstańców. Szacunek mieli zresztą u wszystkich. Ich groby zesłania, utrata majątków, stracone życie. Ale przecież przenieśli to, co najważniejsze. Pamięć o Polsce. Tylko jak długo można żyć przeszłością, nawet tą chroniczną? Bo przecież nierównie ważna jest ta codzienna, żmudna, uparta praca. I wymknęło mu się nawet trochę wbrew własnej woli pytanie. A dziś? Przecież to my teraz mamy budować na lata dla kolejnych pokoleń. Pani Aleksandra kiwnęła głową, szepnęła, że musi iść do córek. Nie chciała im przeszkadzać w tej rozmowie, która miała pesymizm i u początku, i na koniec. Polska, marszałek westchnął i znów sięgnął po papierosa, ale tym razem wyciągnął papierośnicę również w jego stronę. Panie prezesie, dostała szansę, wygrała los na loterii i nie może się hazardować. Pan kiedyś wygrał kilogramy złota, prawda? Zdumiało go, że komendant o tym słyszał. Wiele lat temu i przestał pan grać. Przestałem. Umiał pan ten majątek inwestować, pomnożyć. Myśmy się bili bez nadziei. Te pozamykane przed legunami okna w Kielcach. To mówienie, że nasi się wycofali, a ci nasi to przecież byli Moskale. Ale bić się trzeba było. Bo czasami wygrywa się los na loterii. Jeden na milion. Wygraliśmy. My i pan. Bo przecież ten uniwersytet w Lublinie, no i pańskie dzieło może ważniejsze od niejednej potyczki. Ale nic nie jest dane raz na zawsze. Pana nie chcą, mnie nie chcą. Może tak ma być. Może inni dadzą radę. Piłsudski przerwał tę długą przemowę. I wydało mu się, że nie oczekuje od niego żadnej odpowiedzi. Obaj milczeli. A kiedy nie mógł już tej ciszy znieść, spytał, a może tylko pomyślał. A jeśli nie? I nie wiedział, czy marszałek odpowiada na jego pytanie, czy sam sobie. I czasami chciałbym, aby to inni mieli rację, aby umieli lepiej ode mnie. Lepiej od tych, którzy stali przy mnie, gdy trzeba było nadstawiać głowę, a nie zagrzebywać się w piernaty. Gorzkie to były słowa, gorzkie i bolesne, bo czuł w nich wielką gorycz i że sprawy nie idą po myśli marszałka. Zapomniał osłodzić herbatę, ale już nie sięgnął do cukiernicy. Więc wyjedzie pan. Tak, panie marszałku. Muszę zwinąć swoje interesy, a potem wyjadę. Nie ma dla mnie, powtórzył to, co już wcześniej mówił, tutaj miejsca. Niewielu rozumie moje pomysły. I znów przez chwilę milczeli. A jeśli, Piłsudski spojrzał mu prosto w oczy, będę pana prezesa potrzebował, wróci pan? Nie spodziewał się takiego pytania. Nie czuł, nie wyczuł też w marszałku woli powrotu do władzy. Ale cóż miał odpowiedzieć? Bez zwłoki, gdziekolwiek bym był. I wrócił. Ale postanowiliśmy, że my już skończymy rozmawiać i zaprosimy państwa. Czy państwo mają jakieś pytania? Jest taki moment na każdym spotkaniu, gdzie zapada cisza i ktoś musi zacząć wiersz. Nie musi wcale, mogą państwo w kuluarach, widzę też dziennikarzy, którzy zakładają, że oni też by chcieli porozmawiać i przy okazji zrobić jakiś materiał, więc nie naciskam, ale zapraszam. Ja jednak, jeżeli pozwolisz, jeszcze odpowiem na twoje pierwsze pytanie. O ten... To pytanie najciekawsze,
To pytanie brzmi, dlaczego nie pamiętamy o Jaruzelskim? No, wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że w Rothschildzie w Stanach Zjednoczonych nie powstaje setka powieści, setka filmów i tak dalej, o tam najbogatszych Brytyjczykach, Szwajcarach, etc., etc. No, wydaje się to w ogóle absurdalne, że nie ma czegoś. No i spróbujmy odpowiedzieć, dlaczego. Pierwsza odpowiedź, cały okres PRL-u, no nie można było o nim mówić, ideowy wróg bolszewików, no ale minęły 33 lata, trzeciej RP i ukazały się, ja przynajmniej trafiłem, zresztą już po napisaniu tej książki, na dwie małe broszurki, a taka trochę większa książka wyszła w grudniu ubiegłego roku, już po napisaniu przeze mnie tej powieści. Więc nie ma, po prostu nie ma postaci. Dlaczego? No moja odpowiedź jest taka. On był najbogatszy, ale trwało to raptem 9, w najlepszym wypadku 10 lat. To jest rok 909, rok 917-18. Więc był to bardzo krótki okres czasu. Powtórę, można by powiedzieć tak. No, był najbogatszy, ale w Rosji żadnych dokonań finansowych w Polsce nie ma. Otóż Karol Jaroszyński był wizjonerem. I kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała wąski dostęp do morza, to Karol Jaroszyński był pewien, że Polska musi wybudować port morski. Niestety błędnie założył, że to będzie Pucka. Nie Gdynia, tylko Pucka. Wykupił tam ogromną ilość ziemi. Gdyby to był Puck, to on byłby niezwykle bogatym słów człowiekiem. No, zdarza się, że ludzie inwestują źle. No nie odzyskał swojego majątku, także ze względu na negocjatorów pokoju polsko-bolszewickiego po wojnie 20 roku, no, którzy zrezygnowali z reparacji za majątki pozostawione na wschodzie, a jego majątek głównie tam pozostał. No, jak powiadam, uciekał prawie bez niczego z Petersburga, no bo zaraz by go zamordowano. No jest jeszcze powód, którego nie da się dowieść, ale o którym tak gdzieś tam pomiędzy można przeczytać, że był masonem, w związku z tym nie wszystkim oczywiście to pasuje. Więc jak powiadam, jest kilka powodów, które w moim odczuciu decydują o tym, że była to postać mało znana. Co mnie osobiście bardzo dziwi, również Katolicki Uniwersytet Lubelski nie przedstawia tej osoby jakoś specjalnie mocno jako fundatora tej uczelni, co w moim odczuciu jest jego absolutną powinnością. W związku z tym gdzieś tam zniknął. Ale w końcu przecież tak, no, tak, to jest najbogatszy Polak, ale takich postaci można wynaleźć, równie ciekawych, równie oryginalnych, można znaleźć dziesiątki. Przyznam się, że znalazłem kolejną, już napisałem. Co prawda ten jest pozytywną jednostką, tamten bardzo negatywną. Bardzo. No, cóż czuję, że tak go polubię. Czy mają Państwo pytania? Dobrze.
przejdźmy do kuluarów. Bardzo dziękuję. Gratuluję wydawnictwu Lira. A, tak. To ja jeszcze muszę podziękować ogromnie. Prezes. Książka jest faktycznie pięknie wydana i jeszcze raz to powtórzę, co już parę dni temu powiedziałem. Naprawdę to jest, a tam jest pani, która tę okładkę przygotowała. I to jest naprawdę wydawca, z którym mi się z największą przyjemnością współpracowało od pierwszego dnia, kiedy dostali mój tekst do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Bardzo tak, gratulujemy tego przejęcia autora, chyba tak mogę powiedzieć. Biogram na culture.pl uzupełnimy o najnowszą książkę, bo tej pozycji nie ma. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym składzie pewnie za rok. Może i tutaj z Państwem. Andrzejowi Masterzowi bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bardzo Was dziękuję, ponieważ mam poczucie, że jest bardzo, bardzo, bardzo wnikliwym czytelnikiem mojej książki. Dziękuję za te zaproszenia i że mogę z Państwem o tych książkach Wacka rozmawiać. I Tobie, Wacku, za to, że piszesz tak, że one się same czytają. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękujemy.